I to ja namówiłem Gaspara na to wszystko. Spodziewałem się większych wyzwań. Szkoda. Na razie mamy zagadki dla amatorów biesiady i piwa. Grupa podróżnych przez mrok wędrowała. Nad nimi trzech przewodników i trójka ich została. W nocy szli za smokiem o wężowych splotach i za srebrną panią, gdy naszła ją ochota, by pokazać oblicze. W dzień wiodła ich góra skarbiec i bogactw niezliczy. Ktoś tu narzekał na zbyt łatwe zagadki. Zastanówmy się. Jest 9 nisz z freskami. Mamy 3 grupy nisz po 3 freski. Zagadka mówi o 3 przewodnikach nad wędrowcami. Przyjrzyjmy się ilustracjom na freskach i poszukajmy odpowiedzi. Mogę się wypowiedzieć, co myślę o zagadce, ale nie będę brał udziału w rozbrajaniu mechanizmu. Mam złe przeczucia. Co sądzicie o pierwszym wersie? Klepsydra jako symbol czasu. Wężowy smok połyka własny ogon, co symbolizuje nieskończoność, a więc czas. Gwiazdozbiór. Bo smok alchemiczny jest skrzydlaty. Każdy dobry alchemik zna się też na astrologii. Tutaj musi chodzić o gwiazdozbiór. Alegoria alchemiczna. Smok skrzydlaty jest symbolem pierwszej materii. Zapomniałem, jak brzmiała zagadka. Pierwszy wers brzmiał: w nocy szli za smokiem o wężowych splotach. Co sądzicie o pierwszym wersie? Klepsydra jako symbol czasu. Wężowy smok połyka własny ogon, co symbolizuje nieskończoność, a więc czas. Gwiazdozbiór. Bo smok alchemiczny jest skrzydlaty. Każdy dobry alchemik zna się też na astrologii. Tutaj musi chodzić o gwiazdozbiór. Alegoria alchemiczna. Smok skrzydlaty jest symbolem pierwszej materii. Wszystko wskazuje na to, że to alegoria przemiany alchemicznej. Zajmę się tym. Co myślicie o drugim wersie? Biała róża to symbol zakonu płonącej róży. Na fresku widnieje herb, a w heraldyce kolor srebrny przedstawia się jako biały. Srebrna panna jest więc białą różą. Księżyc. W alchemii utożsamiany z pierwiastkiem żeńskim i związany ze srebrem jako metalem. Na południu zakon jest słabo znany. Trupia główka jest za to symbolem śmierci i nilfgaardzkiej brygady Nausika, o której słyszeli wszyscy Nilfgaardczycy. Nausika może być srebrną panną, bo mówi się, że za oddziałem podąża śmierć, a i sama nazwa pochodzi od kobiecego imienia. Zapomniałem, jak brzmiała zagadka. W drugim wersie było: i za srebrną panią, gdy naszła ją ochota, by pokazać oblicze. Według mnie to księżyc w pełni. Zajmę się tym. Co myślicie o trzecim wersie? Przepaść, urwisko. Starożytna alchemiczna zasada stanowi: co na górze, to na dole. Zagadka mówi więc o przepaści, urwisku. Trzeba czytać dosłownie. Chodzi o masyw Mahakamu, zasiedlony przez krasnoludy i gnomy, gdzie wydobywa się wiele cennych kruszców, niezbędnych każdemu alchemikowi. Góra Skarbiec to musi być wieża. Wedle legend na wieżach więzi się królewny i ukrywa zaczarowane przedmioty, których nie powinien znaleźć bohater baśni. Zapomniałem, jak brzmiała zagadka. W trzecim fragmencie była mowa o jakiejś górze skarbcu z niezliczonymi bogactwami, która wiodła ich w ciągu dnia. Góra na tle nieba. Brzmi logicznie. Ja stanę przy tym.
Berchena przygotował więcej niespodzianek dla nieproszonych gości. To pewne. I to ja namówiłem Gaspara na to wszystko. Wszystko wskazuje na to, że to alegoria przemiany alchemicznej. Zajmę się tym. Według mnie to księżyc w pełni. Zajmę się tym. Góra na tle nieba. Brzmi logicznie. Ja stanę przy tym. Spróbujmy rozwiązać zagadkę. Zajmijmy miejsce. Na mnie nie liczcie! Ja chcę żyć! Twoja wola.